Cześć mali odkrywcy. Dzisiaj zanurzamy się w królestwie zwierząt, aby poznać fascynującą grupę stworzeń ssaki. Przygotujcie się na spotkanie z przeróżnymi zwierzętami, od malutkich myszek po gigantyczne słonie. Dowiedzmy się, co czyni te zwierzęta tak wyjątkowymi i dlaczego odgrywają tak ważną rolę w naszym świecie. Nasza podróż zabierze nas z afrykańskiej sawanny w głębiny oceanu. Spotkamy futrzastych przyjaciół, łuskowatych pływaków, a nawet ssaki, które potrafią latać. Zapnijcie pasy i razem odkryjmy niesamowity świat ssaków. Co czyni zwierzę ssakiem? To świetne pytanie. Ssaki mają pewne cechy szczególne, które odróżniają je od innych zwierząt, takich jak gady, ptaki czy ryby. Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że ssaki mają gruczoły mlekowe. Gruczoły te produkują mleko, którym ssaki karmią swoje dzieci. Matki ssaków karmią swoje młode, aby pomóc im urosnąć duże i silne. Ssaki są również stałocieplne. Oznacza to, że potrafią utrzymać stałą temperaturę ciała, nawet gdy na zewnątrz jest zimno. To odróżnia je na przykład od gadów, które muszą wygrzewać się na słońcu, aby się ogrzać. Kolejną fajną rzeczą w ssakach jest to, że mają włosy lub futro. Pomaga im to utrzymać ciepło, zapewnia kamuflaż, a nawet działa jak zmysł dotyku. Pomyśl o kocich wąsach. To specjalne włosy, które pomagają im orientować się w ciemności. A teraz poznajmy kilka ssaków. Pierwszą grupą, o której się dowiemy, są ssaki łożyskowe. Te ssaki są wyjątkowe, ponieważ ich dzieci rozwijają się w brzuchu matki, otrzymując pożywienie przez łożysko. Ludzie też są ssakami łożyskowymi. Jednym z niesamowitych ssaków łożyskowych jest słoń. Słonie to największe zwierzęta lądowe na Ziemi. Używają trąb do picia wody, trąbią na siebie, a nawet delikatnie kąpią swoje dzieci. Innym niesamowitym ssakiem łożyskowym jest delfin. Delfiny to bardzo inteligentne ssaki morskie, znane ze swojej żartobliwej natury i zdolności komunikowania się za pomocą kliknięć i gwizdów. Żyją w oceanach na całym świecie i uwielbiają skakać i wirować w wodzie. Sekcja 4. Torba pełna niespodzianek. Torbacze. Dalej mamy torbacze. Te ssaki mają specjalną torbę, w której ich młode kończą swój rozwój po urodzeniu. Najbardziej znanym torbaczem jest kangur. Kangury to niesamowici skoczkowie, dzięki swoim silnym tylnym nogom i dużym stopom. Występują w Australii i znane są z tego, że noszą swoje młode, zwane joeys, w swoich torbach. Innym fascynującym torbaczem jest koala. Koale są często nazywane niedźwiedziami koala, ale nie są to niedźwiedzie, tylko torbacze. Żyją na drzewach eukaliptusowych i żywią się prawie wyłącznie liśćmi eukaliptusa. Sekcja 5. Ssaki jajorodne. Pozostałość z przeszłości. Być może zdziwi Cię fakt, że niektóre ssaki składają jaja. Te wyjątkowe stworzenia nazywane są stekowcami i stanowią fascynujące ogniwo łączące z odległą przeszłością. Najbardziej znanym stekowcem jest kolczatka, czasami nazywana kolczastym mrówkojadem. Kolczatki mają kolczaste futro i długi, lepki język do łapania owadów. Składają jaja w norach i występują w Australii i Nowej Gwinei. Innym ssakiem jajorodnym jest dziobak. Dziobaki to naprawdę dziwaczne stworzenia z kaczym pyskiem, błoniastymi łapami i ogonem przypominającym bobra. Żyją w rzekach i strumieniach we wschodniej Australii i są jadowite. Sekcja 6. Nasi ssaczy przyjaciele. Poznaliśmy dzisiaj tak wiele niesamowitych ssaków. Od największego słonia po najmniejszą ryjówkę. Ssaki występują we wszystkich kształtach i rozmiarach, a każdy z nich ma swoje unikalne przystosowania i cechy. Dwa ssaki, które zajmują szczególne miejsce w naszych sercach, to psy i koty. Psy są naszymi towarzyszami od tysięcy lat, pomagając nam w polowaniu, pilnowaniu stada i zapewniając towarzystwo. Koty, ze swoją niezależną naturą i figlarnymi wybrykami, również stały się ukochanymi członkami wielu rodzin. Podczas naszej podróży po świecie ssaków przekonaliśmy się, jak różnorodne i fascynujące są to stworzenia.
Pamiętajmy, aby traktować wszystkie zwierzęta z szacunkiem i życzliwością i uczmy się dalej i doceniajmy cuda świata przyrody.